Muzyka z oblężonego miasta 2013. Jedyny taki festiwal. Sobota, 31 sierpnia, start godzina 19:30. Tereny przy Ośrodku Kultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie. Wystąpią Lubiński The Mochers Band, formacja Kruk i Another Pink Floyd. Festiwal Muzyka z oblężonego miasta 2013. Wstęp wolny. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów. Pyszne dania obiadowe, desery i słodkości poleca szef kuchni Wiesław Lichota. Na naszym tarasie z najpiękniejszym widokiem w mieście kawa smakuje wyjątkowo. Restauracja w Centrum Kultury Muza w Lubinie dla Ciebie. Blokuje komputery i straszy grzywną w wysokości 500 zł. Wszystko pod szyldem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Złośliwe oprogramowanie poprzez nakładaną na system blokadę uniemożliwia korzystanie z komputera. Hakerzy podszywają się pod Polską Policję i Interpol. Tak wygląda strona informująca o zablokowaniu komputera w zainfekowanym urządzeniu. Właściciel dowiaduje się, że blokada to skutek m.in. pobierania przez niego pirackich plików czy oglądania zabronionych stron. Blokada sygnowana jest wizerunkiem Bronisława Komorowskiego i logiem Centralnego Biura Śledczego. Jest to efekt włamania się hakerów do komputera i umieszczenia w nim specjalnego programu, który w efekcie wyświetla użytkownikowi na ekranie komunikat o konieczności zapłaty określonej kwoty ze względu na domniemane popełnione przez niego przestępstwa. Dodatkowo wirus ten powoduje wyświetlanie, jeżeli ktoś posiada kamerę internetową, wyświetlanie jego zdjęcia, które zostało zrobione i jakoby przesłanie tego zdjęcia na policję. Oczywiście nie jest to prawdą. I naiwnością jest sądzenie, że policja działa w taki sposób. Spostrzegawczy zauważą, że autorem komunikatu nie jest policja, lecz polizja oraz jej fikcyjny organ Biuro Służby Kryminalnej. W celu odblokowania komputera należy zgodnie z zawartymi w tekście instrukcjami uiścić opłatę w wysokości 500 zł za pośrednictwem systemu płatności internetowej. Po dokonaniu wpłaty do użytkownika ma zostać przesłany kod, dzięki któremu możliwe będzie zdjęcie blokady, co oczywiście nigdy nie następuje. Ostrzega policja. Jest to oszustwo i to nie tylko podszywanie się pod Interpol, ale również pod Polską Policję, czy na przykład pod Komendę Główną, czy jakąś tam wojewódzką. Też takie komunikaty się pojawiają, też takie informacje do nas docierały. Tutaj przede wszystkim żadnych pieniędzy nie wpłacamy, tak? Policja nie robi czegoś takiego, że powiedzmy zdalnie z jakiejś tam odległości blokuje komputery. Jeżeli my stwierdzamy, że jest nielegalne oprogramowanie i tak dalej, to wtedy policjanci udają się osobiście do takiej osoby. Robią to osobiście, a nie przez na przykład to, że blokowany jest komputer z prośbą o wpłatę pieniążków na jakieś konto. Najlepszym rozwiązaniem zabezpieczającym przed złośliwym oprogramowaniem jest regularna aktualizacja systemu Windows oraz używanych programów antywirusowych.